Dzień dobry, zapraszam na analizę gameplayu z UFC 5. Widzimy kilka mocnych ciosów i kopnięć, które dochodzą do głowy zawodników. Wyglądają dobrze. Zobaczcie na szczegóły o Oliveira na przykład, z jaką dbałością zostały wykonane. Widać, że mówią to, że po prostu jest to zasługa silnika Frostbite. Widać, że twórcy poświęcili dużo czasu na dopracowanie szczegółów zawodników. No i bardzo dobrze, bo w UFC 4 no te twarze, te modele postaci no wyglądały dosyć słabo. Tutaj widać, że jest lepiej. Przy uderzeniach czy kopnięciach widać, ile potu wypływa z zawodników. Nie wiem, czy to tak powinno wyglądać do końca. A tutaj zawodnik, no jak zmienia się jego twarz pod wpływem uderzeń. No, całkiem fajnie, ale tutaj no ten pot właśnie, jaki leci przy każdym uderzeniu. Nie wiem, czy to tak właśnie jest dobrze rozwiązane. Mamy nowy hat zawodników, a w zasadzie jest to tylko nowe barwy. Ale zróbmy stop. Widzimy pod nazwą zawodnika z prawej strony, czyli Munhoza, mamy tutaj kondycję jako stamina. No i po lewej stronie u dołu mamy taką ikonkę krzyżyka na czerwonym tle. To znaczy, że zawodnik wymaga interwencji lekarskiej. No i zielone oko to najprawdopodobniej oznacza, że ma rozcięty łuk brwiowy. A tak poza tym, no hat, no to pozostaje trochę inne barwy i to samo. Tutaj widzimy o McGregora pojawiała się ikonka czerwona nogi, to znaczy, że odniósł kontuzję nogi. I tutaj został pokonany w ten sposób prawdopodobnie. I zobaczcie, no ta animacja ładnie wygląda, no. Mamy obalenie, no i łokieć oczywiście powracają. Łokcie. Interwencje lekarskie, że zobaczyli zawodnika. No i dobrze, że sędzia się radzi również lekarza, czy może zostać zawodnik dopuszczony do dalszej walki. No i tutaj lekarz nie zezwolił na dalszą walkę Fergusonowi, no i sędzia przerywa. A teraz mamy nowy system poddań. Jak widzimy, nie wiem do końca, jak to jeszcze będzie wyglądać, ale możliwe, że jeżeli kilka razy obejdziemy pozycję przeciwnika, to będziemy mogli wykonać na nim poddanie. Dlatego, że nie ma już tych nudnych minigier. Co uważam, że usunięcie minigier, no to jest jak najbardziej na plus. No i ten system może w końcu być no wiele lepszy. Mam taką nadzieję. Powtórki knockoutów, czyli w wcześniejszych odsłonach UFC też były już dostępne oczywiście. No, na trailerze wygląda super. Ale to wciąż trailer reżyserowany, przypominam. No i agresywne wejścia sędziego, nowe animacje z jego wejściem. O, tutaj właśnie fajna animacja, to mi się podoba. I mamy remis. Teraz są możliwe remisy, bo w UFC 4 nie były możliwe. Jeden zawodnik musiał wygrać. Tutaj remis jest możliwy, bo mamy, proszę bardzo, nowe menu. No i w oparciu o galę UFC w prawdziwym życiu, no tutaj będą również takie eventy, które no były już w UFC 4, mieliśmy misje, nagrody do odblokowania, tutaj też tak będzie, a może jeszcze dodadzą coś nowego, nie wiem. O, tu mamy zawodników w ich wcześniejszych wersjach, czyli te alter ego. Nowy tryb kariery, zmodernizowany. No ten trener się pojawił już w UFC 4, tutaj też jest. No oprócz trenera mamy Valentinę Szewczenko, która będzie miała tutaj, pełniła jakąś funkcję fabularną. Mam nadzieję, że ten tryb będzie o wiele bardziej rozbudowany niż to, co było w czwórce. O, ładne kolano. No i stare, no i właśnie ekstra zawodnice, czyli Muhammad Ali, Mike Tyson, no i ostatni cesarz, czyli Fedor Emelianenko. No i widzimy jeszcze kilka animacji, ciosów, kopnięć. Wow, piękny podbródkowy. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Na razie jest wszystko super. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.